Jak podkreśla wiceprezydent Kalisza Karolina Pawliczak, o rozdzieleniu środków decydowały konkursy. Wszelkie informacje dotyczące kwot są jawne, a komisje rozdzielające środki nie mają wątpliwości co do ich właściwego podziału. Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie noclegowni dla 40 osób. Noclegownię tą będzie prowadzić PCK, który zabezpieczy na okres 2 lat, tak jak wspomniałam, 40 miejsc noclegowych za kwotę 150 tysięcy rocznie. Zabezpieczono również środki na schroniska dla mężczyzn z problemem alkoholowym. Od tego roku oprócz schroniska imieniem świętego brata Alberta pieniądze otrzyma Caritas, który również będzie prowadzić swoje schronisko. Zabezpieczyliśmy funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych. Zadanie to zostało podzielone na 2 podmioty, ponieważ 2 podmioty, inaczej niż w poprzednich latach, 2 podmioty zgłosiły się do konkursu. Jest to Caritas oraz schronisko świętego brata Alberta. Zabezpieczyliśmy dokładnie taką samą ilość miejsc, czyli jest to 40 miejsc w schronisku, po 20 na każdy podmiot rocznie. Z analiz kaliskiego magistratu wynika, że dla miasta Kalisza wystarczy 40 miejsc, a umowa będzie obowiązywać na okres 2 lat, a nie jak dotąd to miało miejsce na okres 3 lat. Dodam jeszcze to, że ważną dla nas sprawą w całym tym zakresie pomocy społecznej, bo widzicie Państwo, że te kwoty nie są małe, tak? To są tysiące, które są przeznaczone i nie chcę tego mówić gdzieś tam w sposób nieuzasadniony, tylko dla nas niezmiernie istotną sprawą jest to, żeby stawiać na aktywizację tych osób. To, że da się wyjść z bezdomności, pokazują przykłady ludzi ze schroniska imieniem świętego brata Alberta. Jak podkreśla Karolina Pawliczak, miasto Kalisz jest zobowiązane dbać o dobro swoich mieszkańców, dlatego magistrat będzie pomagać osobom potrzebującym.